Tomasz Narkun. Ja może po prostu, Żyrafo, oddam ci mikrofon. Widzę, że spory entuzjazm, zadowolenie, że możesz być tutaj na Wembley, bo ty akurat z tą areną, z tą halą, z Anglią masz świetne wspomnienia. Witam wszystkich. Tak, wspomnienia wracają. Właśnie tutaj 3 lata temu zdobyłem mistrzowski pas federacji. To było coś wielkiego. Właśnie dzięki takim ludziom jak wy osiągnąłem to i bardzo z tego się czego cieszę. To może ja będę trzymał mikrofon, Żyrafa. Wygrałeś również ten super fight z Mavedem Khalidowem. Co masz teraz w głowie, myśląc o tym, że jeszcze raz będziesz musiał wyjść naprzeciwko o jednego z najlepszych zawodników MMA w Europie, bezwzględnej legendy, supergwiazdy Federacji KSW? Jeszcze raz pożyczę mikrofon. No co mogę powiedzieć? Mamet jest legendą, Mamet jest najlepszym zawodnikiem w historii Federacji. To jest dla mnie wielki zaszczyt jeszcze raz móc walczyć z nim. Mamet Khalidov! Witam cię ponownie, Mamet. Witam cię w klatce tutaj na Wembley. Dobry humor. Wembley? Dobry wieczór, Polsko! Siemano! No słuchaj, no cieszę się bardzo, że jestem tutaj, oglądam galę. Widzę swojego kolejnego i jeszcze raz oponenta. Jest tutaj. Mam nadzieję, że ani on, ani ja nie znamy kontuzji i damy kolejną dobrą walkę. No, no właśnie, spodziewasz się równie ciężkiej batalii, czy tym razem wyciągnąłeś wnioski z pierwszego pojedynku? No i czy cośkolwiek będziesz próbował zmienić w swoim planie na te rewanżowe starcie? Wiesz co... Ja podtrzymam. Jestem stojakiem od mikrofonu dla ciebie, mamy. Tak. Dobra, okej, okay. No bo on zabierał ci mikrofon, nie? Słuchajcie, no ogólnie mam do niego nowy pseudonim, Bałagan. On, wiesz, on robi walce straszny bałagan i nie wiadomo o co chodzi, kiedy co wystrzeli i co zrobi. Jest nieprzewidywalny. Mam nadzieję, że zrobiłem wnioski z tej walki, wyciągnąłem. Przygotowuję się już od dłuższego czasu, jestem w formie, jeszcze dopracowuję formy, więc zawsze ta przegrana kiedyś musi się zdarzyć. I powinno jakieś tam nauczkę mi dać. No i na pewno mam nadzieję, że dało. Panowie, czekamy zatem na te emocje, które już przed nami w Gliwicach na gali KSW 46, a teraz moment, na który na pewno czekają tutaj wszyscy i wszyscy ci, którzy śledzą naszą transmisję w telewizji. Pierwszy face-off przed wielkim rewanżem. Mamet Khalidov kontra Tomasz Narkun. Absolutna legenda KSW Mamet Khalidov i do tego człowiek, który chce tą legendę strącić. Zaczynamy zatem tę walkę. Żeby stać się legendą, trzeba pokonać legendy. Prowokacje Khalidova. Khalidov będzie chciał skoczyć na pierwszy cios. Nie! Drugi raz! Ten sam cios dwa razy. Narkun przyjął 2 potężne ciosy. Czy uda się Mamedowi oprotuje? Przewaga w stójce Mameda Khalidova. Nie skończył rywala. Żelił tym brat bardzo mocno i teraz kopnięcie. Kaka! Świetna runda. Emocjonująca, ciekawa. Z przemagą Khalidova. Co za walka! Co za wymiana! Co za szaleństwo! Rzuca wszystkie siły, a teraz odpowiada Mamed. A teraz Mamed Narkun ma trójkąt i kopie Mamed Khalidov. Sensacja w Łodzi! Nową legendą organizacji.
KSW